soboty, w niedzielę pan wojewoda Małopolski zdecydował, że przy współpracy z kilkoma miejscowościami, m.in. z Krynicą Zdrój, w ramach popularyzacji akcji szczepień chcą wykonać akcję, czyli sobota, niedziela, szczepienia co najmniej, mam nadzieję, kilkuset osób jednodawkowym preparatem Johnsona. Zbliżają się wakacje, część osób potrzebuje certyfikatów covidowych. Myślę, że ta jedna dawka tutaj jest kluczem do tego, żeby była duża popularność, a jeżeli tylko nam dopisze pogoda, to też do Krynicy na weekend jedzie masa turystów. Jest oczywiście jeszcze trochę mieszkańców, którzy nie są zaszczepieni. Jeżeli mówię, ma się to wszystko przyczynić do tego, że nie będzie czwartej fali, to w takich inicjatywach jesteśmy jak najbardziej otwarci i oczywiście nie mogliśmy odpowiedzieć inaczej niż pozytywnie na apel wojewody o pomoc w zorganizowaniu tej akcji. Także miasteczko już jest zbudowane. Udostępniamy czy umożliwiamy dostęp do prądu, do światłowodu. Przekazujemy też możliwość wykorzystania komputerów. Szpital daje zespoły szczepienne. Jest oczywiście akcja koordynowana przez policję, przez straż pożarną. Także mam nadzieję, że cała akcja się uda. A przy okazji i skorzystamy na tym wizerunkowo, a i też turystycznie, bo też uda nam się ściągnąć troszkę więcej gości. Powiedzmy, gdzie dokładnie będzie można się zaszczepić? Przed pomnikiem Mickiewicza jest wystawiony zespół namiotów, którym się szczepi, którym się można uzyskać certyfikat covidowy, którym jest później punkt tego odpoczynku tak zwanego. Także przed pomnikiem Mickiewicza, czyli same serce deptaka na górnej części bulwaru Dietla. Zapraszamy serdecznie. Mamy nadzieję, że wszystko będzie w porządku.